Słuchajcie, moi kochani, muszę was przeprosić, ponieważ nie byłem z wami w 100% szczery. To, co widzicie tutaj, te TNT, to nie zwracajcie na to na razie póki co uwagi. Sprawa wygląda tak, nie byłem z wami w 100% szczery, więc naprawdę, szczerze, przepraszam was. Generalnie rzecz biorąc, muszę wam opowiedzieć całą historię, o co chodzi. Więc zacznijmy od tego, co mówiłem w ostatnim filmie. Niedługo pojawi się mega mocny odcinek, zobaczycie, o co chodzi. Z wszystkiego się dowiecie, skąd powstało wiele różnych rzeczy, dlaczego wcześniejsze odcinki się takie pokazywały, jak się pokazywały, a nie inne. Jest to tak silnie tajny pomysł i projekt, że chciałem, żeby jak najmniej osób się o tym dowiedziało. Zarówno wy, jak i oczywiście inni gracze masakry. Dlatego słuchajcie, musiałem to jakoś w dobry sposób ukryć, ten projekt. I żeby to zrobić, pomyślałem sobie, że najlepszym sposobem będzie po prostu wykorzystanie kontrowersji, którą wzbudziła ta rakieta na przykład. Tak, zipek zipkiem, ale zobaczcie, co on to zbudował. I to jest, on mówi, że to jest jego rakieta, ale dla mnie nie wiem. To co to jest? Co to jest za obiekt w kształcie rakiety? Zipek. A chwaliłem zipka ostatnio, że ładnie buduje. Musiałem zrobić coś, żeby inni ludzie nie sprawdzali, co jest w zamku. I słuchajcie, to, co jest w zamku, to jest właśnie podpowiedź, że tam znajduje się mój tajny projekt i już za chwilę go wam pokażę. Tylko zanim to zrobimy, słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę pod odcinkiem, jeżeli wam się spodoba. No i oczywiście chciałem poruszyć jedną rzecz. Mianowicie dzisiaj jest 22. Piątek. Jest godzina 21:57. Siedzę tutaj od 18:00, tak naprawdę siedzę tutaj przez cały czas. Pisałem do SKKF-a na prywatnej wiadomości. Pisałem do niego nawet tutaj, zobaczcie. No proszę, pojawi się. Panie SKKF, a gdzie pan był, jak pana nie było? Niestety nie odpowiedział w żaden sposób. Czyli wygląda na to, że słuchajcie, walki niestety nie będzie. Ktoś okazał się tchórzem, co tu dużo mówić. Więc walka... Chyba walkowerem wygrałem. No bo SKKF mówił, że przyjmuje wyzwanie i mówił tak, że mnie rozwali w ogóle, że nie mam szans i tak dalej. A tu się okazuje, że słuchajcie, się nie pojawił na walce. Ja dam mu jeszcze jedną szansę, jeżeli będzie chciał oczywiście, żeby nie było, że jakoś walkowerem sobie daje zwycięstwo, bo ja się go nie boję kompletnie. Więc mam nadzieję, że będzie chciał po raz kolejny ze mną zawalczyć, a właściwie po raz pierwszy ze mną zawalczyć. Zbierzemy sobie tego slajma i przejdę do tego, co zrobiłem, słuchajcie, i co robiłem przez ostatnie 2 tygodnie. Słuchajcie, cała ta rakieta była tylko i wyłącznie tymczasowa i była specjalnie zrobiona jak najbardziej, żeby wzbudzić jak najwięcej kontrowersji, żeby nikt, kompletnie nikt, ani wy widzowie, ani ludzie na masakrze nie podejrzewali, że coś się dzieje i coś przygotowuje. Ponieważ to jest projekt, w który naprawdę włożyłem mega dużo serca i mega dużo pracy. No i teraz już wam go pokazuję, ponieważ znajduje się dokładnie tam na dole. Uwaga! Tara! Słuchajcie, jak wam się podoba moje miejsce, w którym będziemy mieszkać? To jest mój nowy dom, powiedzmy. Jeszcze zbuduję tutaj jakiś domek i tak dalej. Piszcie w komentarzach, co mogę tutaj zrobić. Póki co, jak widzicie, w ogóle wiedzieliście o tym, że mam bacona? Mam bacona, tak, o tym też nie wiedzieliście na pewno. Wiedzieliście o tym, że mam nawet elit. A, dobra, wiedzieliście, bo w ostatnim odcinku było. No i oczywiście wszystkie moje itemy też tutaj są, o czym prawie nikt nie wie, nawet na masakrze, więc wy jesteście pierwszymi, którzy się dowiedzieli. Zobaczcie, ile mam tutaj rzeczy. No nie wiem, powiedzcie, jak wam się w ogóle podoba. Jak wam się podoba to miejsce, czy słuchajcie, naprawdę mega dużo pracy w to włożyłem, musiałem wykopać to wszystko, szkło na górze postawić, tutaj, zobaczcie, tutaj całe mnóstwo wełny wyłożyć, a najfajniejsza część, słuchajcie, jest w tym oto tutaj miejscu, dlatego że zobaczcie, że tutaj wełny nie ma, tutaj się udało zrobić bez wełny i mamy taki przepiękny widok, o, zobaczcie, jak to pięknie wygląda po prostu, i co najlepsze, tutaj, dokładnie w tym miejscu, chciałem, żeby to było specjalnie właśnie w ten sposób zrobione. Słuchajcie, wschodzi słońce, więc jak jest wschód słońca, tu jest tak niewyobrażalnie pięknie, że naprawdę, zobaczycie na jednym naprawdę z odcinków następnych. Na dzisiejszy odcinek, słuchajcie, jako że walki nie ma, mimo że chciałem, żeby była, jako że w sumie nie wiem jeszcze, co mógłbym tutaj zrobić, bo chciałbym, żebyście to wy mi powiedzieli, co mam zrobić. To są 4 platformy, nie? Są 4 jakby części. Zróbmy tak, weźmiemy sobie kobla, weźmiemy sobie slajma, weźmiemy sobie dirta i weźmiemy sobie piasek. I słuchajcie, ponazywamy wszystkie te części. Więc słuchajcie, ta część nazywa się koblowa, ta część nazywa się slajmowa, ta część nazywa się dirtowa, natomiast ta część nazywa się piaskowa.
I teraz w tym momencie, słuchajcie, jeżeli będziecie mieli jakikolwiek pomysł na to, co powinienem tutaj zbudować na danej części, to napiszcie po prostu, że na koblowej części zbuduj to, na slajmowej zbuduj to, na diltowej zbuduj to, a na piaskowej zbuduj tamto, okej? I w ten sposób się porozumiemy na pewno bardzo dobrze. Ach, tyle pracy, słuchajcie, tutaj kwarc, wszystko. No dobra, nie ma co, nie ma co, nie będę wam już dłużej mówił na ten temat, ponieważ słuchajcie, nadszedł moment, żeby pozbyć się tego, co powinno zostać zniszczone już dawno, dawno temu. Więc słuchajcie, lecimy rozwalić rakietę, odpalić całe TNT, które skraftowałem. Uwaga, dobra, lecimy, lecimy! Okej, polecieliśmy do góry. Wybucha? Ej, coś tam wybucha! Wybucha! Przez cały czas wybucha! Zobaczcie, a to wybucha wszystko! Ej, ale tu na górze nic nie wybuchło. O kurde! Dobra, było dosyć duże boom. Czyli jednak powybuchała większość. Ale to jest rozwalone teraz. Będę musiał to oczywiście pozbierać jeszcze. Oj, ale wszystko się tutaj rozwaliło. Jeszcze tutaj mamy, słuchajcie, 3 TNT, które też odpalam. Okej, okay. I zobaczmy, jak to wygląda, jak to wybucha. Chcę to zobaczyć z bliska. O tak, tak, jak pięknie to wszystko wybucha. Podoba mi się to. No, dobra. Teraz chyba przyszła pora na to, żeby rozwalić tą całą rakietę. Ona nie była jakaś mega, mega brzydka. Była spoko, był potencjał w niej, okej, ale słuchajcie, jako że od samego początku, powiem wam szczerze, miałem tak. Na samym początku pomysł na zrobienie tego pojawił się w momencie, kiedy budowaliśmy zamek. Stwierdziliśmy, że zamek to jest za mało, chcemy zrobić coś więcej razem z Ernestem. Postanowiliśmy, że zbudujemy pod ziemią Atlantydę. Troszkę się plany zmieniły, bo stwierdziliśmy, że jednak tam zamieszkamy w międzyczasie, kiedy dowiedzieliśmy się, że na serwerze są sklepy różnego rodzaju. Ponieważ chcieliśmy w tym zamku, słuchajcie, zrobić sklep. Chcieliśmy, żeby tutaj był sklep. Niestety Ernest przestał aż tyle grać do kwadratowej. Mam nadzieję, że jeszcze wróci oczywiście. Jakby co, spokojnie, nie pokłóciliśmy się, naprawdę nie pokłóciliśmy się, dlatego szczerze, szczerze wszystkich was, moi widzowie, moi Gibsonowie najkochańsi, przepraszam za to, że tak to wyglądało i że to oszukałem was, okej? Oszukałem was i dlatego należą wam się przeprosiny, zdecydowanie, i to ogromne. Ale mam nadzieję, że w ten sposób zrekompensowałem wam jakkolwiek to i że naprawdę spodziewacie się, że odcinki, które będą się teraz pojawiały na kanale, będą coraz to lepsze, dlatego że wszystko już mamy. Beacon, wszystkie rzeczy, mamy nasz dom, musimy tylko go jeszcze urządzić i chciałbym zrobić to razem z wami. Napiszcie od 1 do 10, jak wam się podoba. Największe przeprosiny mi się wydaje, że należą się Jaworowi, tak czy siak, za to, że nad jego domkiem, on przez jakiś czas był strasznie zbulwersowany tym, że mu zbudowałem to. Nic dziwnego, że się chłopak wkurzył, też bym się wkurzył, nie powiem. Zapytam Jawora w ogóle, czy nie chce pomóc. Dobra, słuchajcie, Jawor powiedział, że jednak on chce rozwalić tą rakietę, więc możliwe, że u niego na odcinku możecie zobaczyć, jak rozwala tą rakietę. A my, skoro tak, zajmiemy się czymś fajniejszym zupełnie i spróbujemy złapać tutaj chłopaków, ale zanim to zrobimy, musimy zbudować jedną fajną rzecz. A pierwszą rzecz, musimy znaleźć jakieś miejsce na ten projekcik i fajnie by było, jakby to nie było jakieś miejsce bardzo oddalone od wszystkich, więc w sumie tutaj będzie naprawdę dobrze, musimy się pozbyć tej wody tylko. I zrobimy, słuchajcie, w tym miejscu miejsce do rysowania. A czego to zobaczycie? Zobaczycie, o co chodzi. Dobra, więc słuchajcie, skończyliśmy właśnie budowanie tego, co chciałem zrobić. W międzyczasie, słuchajcie, tak, przebrałem się, bo byłem jeszcze pomóc SKKF-owi zdobyć jego Ellie trenową, ponieważ stracił ją z powodu jakiegoś wybuchu w jego domku. Nie wiem, o co chodzi dokładnie, ale słuchajcie, jak widzicie, skończyłem robić platformę i w tym miejscu chciałbym stworzyć kwadratowe kalambury z rysowania. O co chodzi, słuchajcie. Chciałbym, żeby kilku graczy z kwadratowej masakry pojawili się tutaj, ponieważ chciałbym razem z nimi zagrać w kalambury na drużyny. Czyli załóżmy, że mamy 3 graczy z jednej drużyny oraz 3 graczy z drugiej drużyny. Za pomocą losowania wybieramy jedną osobę, która będzie rysowała jakieś hasło z kalamburów i nikt kompletnie nie będzie wiedział, co to jest. I drużyny będą musiały zgadywać, co to jest. Następnie będzie zmiana i tak dalej, myślę, że to będzie mega fajna inicjatywa na kwadratowej masakrze, dlatego, że w końcu wszyscy razem wezmą udział po prostu w jednej zabawie, która
która nie też będzie też fajna dla was do oglądania, więc mam nadzieję, że wam się podoba ten pomysł. A teraz słuchajcie, sprawa, którą wyjaśniłem ze SKKF-em, kiedy mu pomagałem rozwalić smoka, więc słuchajcie, pierwsza sprawa. Walka się odbędzie. A kiedy? O, już niedługo. SKKF, przyjacielu, drogi, co z naszą walką? No właśnie nie wiem, co dzisiaj miało być. No miało być i pisałem do ciebie, kurde. Możemy po smoku. Chyba, że na jutro to przełożymy. Dobra, no możemy, ale wtedy okrzyknę cię tchórzem. Tchórzem? No ja mogę, tylko już jest prawie północ. To co, robimy to jutro? Jakoś, jak wiesz, będzie więcej ludzi w ogóle? No dobrze. Dobra, to ja sobie idę z czatem jeszcze pogadać, więc dzięki za pomoc i elko. No spoko, elo. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!